Dzień dobry, tu Justyna Święty-Ersetic. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój trening w czasie zarazy. Zapraszam! Treningi biegowe wykonuję głównie na ścieżkach polnych. Jest tutaj cisza, spokój, jestem sama ze sobą. A jeśli chodzi o treningi siłowe, wykonuję je w domu z ciężarem, jakim mam dostępny. Czasami jest to mąż, czasami mój piesek. Nie muszę martwić się o zbędne kilogramy. Pomaga mi ten katernik dietetyczny. Dieta każdego sportowca musi być odpowiednio zbilansowana, ale to nie oznacza, że nie ma miejsca tutaj na czekoladę czy chipsa. No, na podwieczorek mamy muffinka buraczanego. Tutaj jogurt z granolą. Naleśniki czekoladowe. Swój czas wolny, którego teraz mam w nadmiarze, początkowo spędziłam na porządkach domowych, a gdy już wszystko jest zrobione, to swój czas spędzam na grach planszowych, karcianych, nadrabiam zaległości książkowe, czasami coś upichcę w kuchni. Przełożenie Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok jest to dla nas, myślę, smutna wiadomość, ale jest to jedyna słuszna decyzja, jaka mogła tak naprawdę zapaść w tym momencie. Brak możliwości uzyskania kwalifikacji, nierówne szanse tak naprawdę na starcie, nie wszyscy mają możliwość teraz trenowania. Także nie pozostaje nic na ten moment, tylko przełożyć swoje marzenie na przyszły rok i walczyć dalej.